teraz potańczymy sobie. Nie czytam. Aha. Coś się zmienia? O, okej, mamy to. No to proponuję zdańczyć trochę dancehallu. Z Miją. Teraz widzę pokazowo. I żeby nie było, biorę najcięższy poziom. Musi trzymać kciuki teraz. Dobra. Zaczynamy. Pierwsza musi być tradycyjnie rozgrzewka. Bo figury tak w gruncie rzeczy wcale nie są takie proste. Należałoby się przed nimi trochę rozgrzać. Duże brawa. To nie koniec jeszcze, czekaj. A jeszcze nie koniec. Nie, nie, nie. Że nie trzeba już mówić, dlaczego Ania to najlepszy wybór. Nie dość, że dobrze tańczy, to jeszcze nie potrafi skończyć. Ale dziękujemy Ci bardzo za, dziękujemy Ci bardzo za to, bo tutaj widać było entuzjazm w tym, absolutny co robiłaś. Absolutny entuzjazm. A to punktacja? Tak. Wygrałam. 5 punktów. Zapraszamy na naszą sofę. Dzięki. Zmęczyłaś się? Tak. Tak trochę. No ale jakie odczucia generalnie? Czułaś się jak w sali prób, czy może występ taki? To jest naprawdę bardzo fajna rozrywka i bardzo podobna do tego, co ja robię zazwyczaj w pracy, bo po prostu tańczę. Jeżeli chodzi w ogóle o tą grę, to jest świetny w ogóle pomysł, żeby zacząć, jak się ktoś wstydzi pójść na zajęcia jakieś do trenera. O Jezus. Nie, no to, co zrobiłaś tutaj, podejrzewam, że byśmy my wyszli, to nie wypowiemy ani słowa. Drodzy Państwo, jeszcze raz to proszę o duże brawo, bo to naprawdę wytrzymał wiele lata, a jednocześnie dałaś sobie najtrudniejszy poziom, prawda? Tak. No właśnie, to też... No wiesz, nie wypadało mi wziąć średniego chyba. Ale generalnie powiedz, taki pomysł to twoim zdaniem dobry pomysł w ogóle? Absolutnie tak. W ogóle oprócz Dance Central jest też mnóstwo gier, które bardzo mi się podobają, między innymi yoga, która automatycznie wyczuwa, jeżeli mamy złą pozycję, no, nóg, krąg i tak dalej. Także na dzień, kiedy pada i nie ma innej alternatywy, albo mamy ochotę zaprosić znajomych do domu,
Absolutnie 100% trafiona rzecz. No myślę, że właśnie ze znajomymi jak najbardziej fajna rozrywka. Ze znajomymi albo z brazylijskim trenerem, który... Tam są bardzo przystojni Afroamerykanie, chciałam powiedzieć. No właśnie, ale wiesz, trener tudzież partner przy takiej muzyce to raczej muzyka taka Tak, właśnie czekam, kiedy będzie, bo na razie jest właśnie dancehall, to co tutaj właśnie. Było. Jest hip-hop, new style, jest trochę lockingu, ale czekam, żeby była salsa na przykład. Ania, salsy ci nie mogę obiecać, ale wszystko inne para będzie. Załatwimy. Tak, znaczy, słuchajcie, dzięki serwisowi Xbox Live, który omówimy w następnej części, tak naprawdę jedną z najfajniejszych cech jest to, że znudzona Ania konkretnymi tańcami może, będzie mogła ściągnąć sobie z internetu poprzez Xbox Live kolejne sceny, kolejne piosenki, kolejne utwory i tak dalej, i tak dalej. Także... To super, bo jak będzie rozszerzenie tego, no to może nie odchodzić od telewizora. Czyli zabawa gwarantowana generalnie. Absolutnie tak. Aniu, bo to tak naprawdę wcale nie jest proste, żeby to ogarnąć. Domyślamy się, bo widzieliśmy, co tutaj zrobiłaś, także byłoby na pewno nam ciężko. Ania, dziękujemy ci bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, duże brawa. Ania, bardzo proszę. Dziękuję. Dzięki. Jak będziecie mieli ochotę, będzie można też spróbować tak potańczyć. Szanowni Państwo, robi to wrażenie na pewno i jestem tego pewien, bo na nas zrobiło to wrażenie, a ponadto widzieliśmy, jak Ania tutaj wróciła, po prostu była naprawdę zmęczona, czyli można się zmęczyć, nie trzeba jechać gdzieś do studia, bądź ewentualnie na kurs tańca. Można tutaj się uczyć i próbować swoich sił.